Witam wszystkich na kanale numer 1, mam na imię Andrzej. No i zapraszam na ciąg dalszy tych prac w oprawianie bursztynu. Dziś będzie znowu wisiorek. Wisiorek też łezka w kolorze takim żółtym, cieniowanym, bardzo ładny kamień. Kaboszon, idealny do oprawy. On jest teraz na razie matowy, ale go później oczywiście poprawi ten polar mu, także będzie się błyszczał. I tak, ostatnio była carga, kamień uprawiany cargą, teraz cargi nie będzie. Wisiorek będzie całkowicie oprawiony blachą, bo żeby uzyskać cargę, no to trzeba mieć boczne rolki. Nie zawsze walcarki mają, to trzeba specjalnie zamawiać, jak się kupuje jakąś używaną, gdzieś tam kiedyś robioną, to nawet po prostu no, trzeba już szukać jakiegoś zakładu, tokarza dobrego i tam rysować, tłumaczyć, o co chodzi. Natomiast walcarka, każda walcarka walcuje blachę i przy pomocy blachy po prostu zrobimy całą oprawę, łącznie z zawieszką, także 100% blachy będzie. Do tego użyjemy tak, oczywiście karbowana blacha. Carga była gładka, bo tam cargę ciężko jest wykarbować, bo ona wtedy by się wygięła. Jeżeli chcę robić karbowane rzeczy, to wtedy biorę blachę. Jak widać, dwa kolory blachy. Ciemniejszy to jest 930, jaśniejszy 1000. Czyste srebro. I to będzie dół wisiorka, to będzie jego oprawa. Taśma trzymająca, tak. I zastanowię się, z jakiej blachy zrobić zawieszkę. Czy z tego, ale to będzie za twarde. Raczej będzie czyste srebro. Dobra, zaczynamy. Jak to zrobić teraz? No więc najpierw trzeba zmierzyć, na jaką grubość obciąć pasek. Do tego biorę suchmiarkę. No i patrzę. Dokąd ten pasek będzie prosty, do jakiej wysokości? 3,5 mm. No i teraz no to wezmę sobie nowy paseczek jakiś. Tak, nowy wezmę. Po prostu na tej blaszce. Dobra, z tej strony, bo jest bardziej mleczna i ta rysa będzie bardziej widoczna. Widać coś? Coś tam widać. I teraz po tej kresce trzeba to ładnie obciąć. Dobre nożyce polecam kupić. Tego typu co moje. Widzę obcinaną krawędź blachy. To są takie, nie wiem czy mówiłem, takie jak ja to nazywam, odwrotki. Bo zwykłe nożyce do blachy mają z tej strony, z lewej, tą krawędź tnącą, widoczną, tak? A te mają z prawej i dlatego ja mogę tu sobie wziąć i wszystko elegancko widzę. O, aż nadto. Dobrze. To odkładam na bok. Mam pasek blachy. Tu jeszcze trzeba troszeczkę wyrównać, bo mi się wydaje, że kąta prostego nie ma. Nożyce muszą być naprawdę, naprawdę ostre. No i oprawiam tak samo, jak oprawiałem cargą. Trzeba zrobić dosłownie oprawę. To jest miękkie, cienki pasek blachy. Dobrze, mam tutaj. Gdzie jest mój marker? Oprawa powinna być taka nie za ciasna, nie za luźna. Luźnej oprawie będzie kamień nam latał, będzie problem z dokuciem ciasnej, będzie ryzyko, że przy wkładaniu może pęknąć, odłupać się. Dobrze, mam. I sprawdzam, czy to jest to.
złączyć. No, to się troszeczkę usztywniło od tego gięcia. Od każdego ruchu materiał się utwardza. Jest pinceta. Trzeba zmienić troszeczkę. W tym przypadku zanurzam do braksu. Tutaj ładnie to uformować. Bez kamienia. Kamień włożę później. Na razie trzeba to samo zrobić. No i lutuję oczywiście paskiem. Paskiem lutu. No i słabo podgrzałem ten braks. Słabitko. Dobrze. Weźmiemy z tego. I lutuję od strony wewnętrznej. Dobrze, jest. Jest. Ale to położymy sobie na blachę w tym czasie. Blacha jest od tego uderzania wypukła. Trzeba ją odpuścić, wygrzać, ale też zanurzam do boraksu. Cała musi być pokryta topnikiem, ponieważ będę do tego lutował. Musiałem podprostować na takich dwóch blaszkach. Jedna blaszka, na to idzie druga blaszka. Gniotę i jest proste. Czy mi się teraz odciepa, to nie odkształci? Nie, ale nie ma kopnika. Tę wodę z boraksem trzeba dobrze, w zasadzie trzeba zagotować, ale ja nie chciałem, żeby parowało, bo by troszkę mogło do filmowania przeszkadzać. Jeszcze raz trzeba wygrzać na blachę i odprostować. Dobra, powiedzmy, że w tym czasie oprawa już wystygła i musimy znowu tutaj uformować na kamieniu. Wkładam w ten sposób, w zasadzie mogę w ten. Troszkę wyszło ciasne. Jak to się stało, że to wyszło ciasne? Dobrze jest. Troszkę jak ostatnio. Sam dół. Przeciskam przez cały kamień. Ona też, no metal pod wpływem ciepła się rozszerza, ale potem się kurczy, prawda? Zwłaszcza lutowanie go potrafi nieco tak ścisnąć. Jeszcze raz, tym razem wkładam normalnie, tak jakbym wkładał od tej strony. Wchodzi, dobrze, ale taka troszkę lekko ciasnawa wyszła ta oprawa. Jeszcze raz można to podgrzać i przecisnąć ponownie. Wtedy ona się poluźni. I tak zrobię. Bo potem mogę mieć mały problem z włożeniem kamienia. Dobrze, idzie na krążek, wystygnę sobie,
trzeba chwilkę poczekać, nie ma wyjścia. Ta blacha tak mi się troszkę nie bardzo podprostowała. Jak sobie tak poleży. Oprawa już jest zimna. Szybko stygnie na tym krążku, prawda? I wkładam kamień. Dobrze, wszedł już troszeczkę lżej, poczułem to. I zszedł też lżej. Dobrze. I będzie trzeba to teraz nalutować, tą oprawę na tą blaszkę. Blaszka nieco nie chce współpracować. Musi być płaska. No i teraz jeszcze mucha jakaś lata.